Maciekep. Rada stała 3 maja rozpocznie obrady na Jasnej Górze. Czym obecnie żyje Kościół? Biskupi porozmawiają o tym na Jasnej Górze. O wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed Kościołem, będą rozmawiać biskupi podczas obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która spotka się 3 maja bieżący rok na Jasnej Górze. Będzie to swoistego rodzaju podsumowanie tego, co Kościół uczynił w ostatnich miesiącach swojego posługiwania, zaznaczył sekretarz generalny KEP biskup Artur Miziński. Beatyfikacja kardynału Stefana Wyszyńskiego, duszpasterstwo Kościoła w Polsce w czasie pandemii i po jej ustaniu, zamknięcie obchodów 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, będą głównymi tematami obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która spotka się 3 maja bieżący rok na Jasnej Górze. Biskupi będą także rozmawiać o czerwcowym zebraniu plenarnym Episkopatu, które odbędzie się w dniach 11-12 czerwca. W komunikacie przekazanym przez biuro prasowe KEP wskazano, że zagadnienia, które będą podjęte na zebraniu Rady Stałej, dotyczą najważniejszych kwestii, którymi obecnie żyje Kościół w Polsce. Wyzwania, przed którymi stoi Kościół, będzie to swoistego rodzaju podsumowanie tego, co Kościół uczynił w ostatnich miesiącach swojego posługiwania. Omawiane będą także wyzwania, które stoją przed Kościołem w Polsce w tym wyjątkowym czasie, kiedy ograniczenia sanitarne związane z bezpieczeństwem, zachowaniem życia czy zdrowia ograniczają możliwość przeżywania naszej wiary, sprawowania kultu, trwania w jedności wspólnoty modlącego się Kościoła, zaznaczył sekretarz generalny KEP biskup Artur Miziński. Biskupi podejmą również temat obchodów 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Wiele inicjatyw zaplanowanych na rok jubileuszowy, m.in. pielgrzymka narodowa do grobu świętego Jana Pawła II w Rzymie, nie mogło się odbyć z powodu sytuacji pandemicznej. Biskupi zastanowią się, w jaki sposób końcowe tygodnie roku jubileuszowego przeżyć nie tylko z pamięcią, ale i z głębszym pochyleniem się nad nauczaniem świętego Jana Pawła II, zaznaczył biskup Miziński. Temat beatyfikacji i prymasa tysiąclecia poinformował, że Rada Stała podejmie także kwestię najbliższego zebrania plenarnego, które planowane jest na 11-12 czerwca bieżący rok. Jeśli warunki sanitarne pozwolą na jego organizację, to odbędzie się ono w Kalwarii Lizy Brzydowskiej. Centralnym liturgicznym wydarzeniem zebrania plenarnego będzie msza świętego w Bazylice Ojców Jezuitów w Krakowie, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa minus 11 czerwca bieżący rok. O godzina 18.00 z odnowieniem aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, dokładnie w 100. rocznicę tego wydarzenia. Chcemy w ten sposób na nowo zawierzyć Boskiemu Sercu Kościół, który jest w Polsce, podkreślił biskup Miziński. Zaznaczył, że biskupi będą także rozmawiać o wyznaczonej na 12 września beatyfikacji i prymasa tysiąclecia oraz z Róży Czackiej. W przypadającą 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski członkowie Rady Stałej gromadzą się na Jasnej Górze, gdzie w czasie mszy świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej zawierzają Bogu Ojczyznę. Zazwyczaj dzień wcześniej minus 2 maja odbywało się zebraniem Rady Stałej. W tym roku przypada on w niedzielę, w związku z tym spotkanie członków Rady Stałej odbędzie się 3 maja w klasztorze jasnogórskim z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych.